Kończymy dzisiaj zbrojenia, wkładanie zbrojenia. Wszystkie połączenia spawane z tego względu, że zbrojenie fundamentowe, znaczy zbrojenie fundamentowe będzie uziomem fundamentowym. Dlatego wszystkie połączenia spawam. Niestety mamy opóźnienia ze względu na teren i ze względu na pogodę. To jest taka glinka, która jest super, jeżeli jest wykopane, wilgotne i zaraz zalewane. Ale jeżeli w temperaturze 40 stopni postało 3 dni, to z tego się po prostu zrobił piasek taki jak mąka. Wszystko się obsypuje, musieliśmy poświęcić prawie 2 dni na to, żeby podszalować dodatkowo. No ale jest zrobione, w poniedziałek rano beton, także że musimy dzisiaj dokończyć z bratem właśnie spawanie. No i tak to właśnie będzie wyglądało. I mam nadzieję, że zalejemy ten beton i wyjdziemy z tego cholernego piasku, bo już go mam dosyć, śni mi się po nocach normalnie. Zostało w zasadzie nie za dużo zbrojenia do zrobienia. Stopa kominowa jedna. Wczoraj zacząłem tutaj. Dzisiaj tylko dokończę. I tam z tyłu kawałeczek. Stopa kominowa. Został ten narożnik do zrobienia. No i ten pierdolnik tutaj. Ale nie powinno być trudno. No niestety spawania nie chcę pokazać. Wiem, że można łatwo matrycę w kamerze uszkodzić, prześwietlić. No ale tu nie ma też tak naprawdę nic ciekawego do pokazywania. Miałem tych filmików wrzucać więcej. Nie mam czasu. Czy filmiki jakieś tam są, tylko nie mam czasu zrobić tego. No. Podkładki plastikowe przeznaczone do zbrojeń, by utrzymać 5 cm ponad betonem chudym. To ze względu na otulinę betonową. Ustawione, nawet nie trzeba ustawiać pod sznur, bo wystarczy do boku ławy. Skoro ławy były zrobione pod sznur, to wystarczy zmierzyć do boku ławy. Wtedy mamy pewność, że zbrojenie leży na środku. No i tak to właśnie jest. Zobaczymy. Mam nadzieję, że po zalaniu betonu będzie lepiej, bo na tą chwilę chodzenie po tym piasku trzeba naprawdę uważać, aby nie nadepnąć w złym miejscu, bo to wszystko się sypie, obsuwa. No kurwicy idzie dostać. Dobra, biorę się do pracy, bo dzisiaj jest niedziela, jest 6 rano, że od rana nie za bardzo mogę hałasować, bo sąsiedzi śpią, no ale spawanie nie hałasuje, także wczoraj przygotowałem parę rzeczy, dzisiaj mogę zacząć spawać i później jeszcze zobaczymy, może jakiś filmik dokręcę. No na razie jest jak jest i trochę stres mnie zżera, bo 2 tygodnie urlopu minęły, a ja dalej w polu. Tak mniej więcej mamy 3 dni opóźnienia teraz. Głównie przez pogodę, bo w ciągu dnia, jeżeli jest po 40 stopni, 30 kilka stopni, nie da się pracować.
nie w takich warunkach. Jeszcze na powierzchni ziemi jest, powiedzmy, ok, ale wchodzisz poniżej ziemi metr i dosłownie jest bunkier. Biorę spawarkę i kontynuuję.